Cześć, z tej strony Jarek Włodek ze sklepu internetowego juchcik.pl. W dzisiejszym filmie pokażę Wam ciekawy sposób na to, aby zrobić drobne kaletki, jakieś takie, nie wiem, kieszonki, etui. Ale sam sposób ich montowania też można wykorzystać w innych projektach. Jest on o tyle ciekawy, że nie będziemy tutaj niczego szyć, nie będziemy niczego nitować, nie będziemy niczego przeplatać rzemieniem, kleić, a i tak wszystko się będzie trzymało. Co nam będzie potrzebne? Potrzebne nam będzie kawałek skóry. Tutaj mam skórę Crazy Horse grubości 2 mm, kolor ciemnobrązowy, format A4. I to nam będzie potrzebne. Dodatkowo mam tutaj jeszcze dwa knopiki, średnica 5 mm. I właściwie nie będziemy używać żadnych innych materiałów. Potrzebny nam też będzie wykrój. Wy go znajdziecie w opisie filmu. Ja już mam tutaj gotowy. I teraz tak. Całość polega tak naprawdę na odpowiednim wycięciu według tego wykroju, a później samo składanie jest bardzo proste i nie nastręcza żadnych problemów. Zatem przejdźmy może do wycięcia tego. Linie proste mam już tutaj wycięte, teraz sobie zrobię łuki. I wytnę otwory. Tutaj sobie jeszcze zrobimy łuki. I dotniemy to, co nam tutaj zostało. Zanim złożymy naszą sakiewkę, czy tam tu, i zaznaczymy sobie jeszcze delikatnie otwory, gdzie będziemy montować knopiki, i wybijemy sobie te otworki też od razu. Możemy już praktycznie montować nasz projekcik, ale musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Bierzemy sobie teraz nóż i jak mamy ten pasek, natniemy go sobie tak, aby powstały nam coś w zasadzie, na zasadzie litery T. To jeden taki paseczek, coś na zasadzie właśnie litery T. Zrobimy to tylko i wyłącznie
z jednej strony, znaczy robię też tutaj, ale nie przez całość boku, jak gdyby od połowy do końca. Tutaj tego nie robimy. I tutaj robimy tak samo. Kiedy mamy przygotowane nasze nacięcia, możemy zająć się już montażem. I zaczniemy sobie w ten sposób. Nasze literki T musimy po prostu przepchnąć przez otwór. Zacznijmy sobie od dołu. Jeżeli coś nam tutaj nie wychodzi, to bierzemy sobie modelator jakiś i przepychamy. Kiedy nam już ta literka T przejdzie, rozpłaszczamy, tutaj rozpychamy tak, żeby ona się zareglowała i bierzemy kolejną. I tak robimy do końca. Z racji tego, w jaki sposób jest to montowane, ten sposób montażu ma pewne ograniczenia. No, raczej ze skórą czwórką tutaj byłoby nam niepodobna pracować. Myślę, że skóry do 2,02,5 mm garbowane roślinnie to jest ten maks. Pewnie dałoby radę z grubszymi, ale to też jest kwestia bardzo ciężkiej pracy po prostu. Tak nam to wygląda po złożeniu jednej ze stron. Teraz robimy drugą. Ok. Dwa nasze boki zostały już zrobione, więc właściwie nasza torebeczka jest praktycznie gotowa. Teraz sobie weźmiemy i zamontujemy knopiki. Teraz pozostaje nam nic innego, jak wymierzyć sobie, gdzie zrobić otwory. I wykonać nacięcia. Oczywiście tutaj też moglibyśmy użyć wybijaka otworów pod szef. Przepraszam, wybijaka otworów pod knopik. Jak najbardziej moglibyśmy go użyć, ale jeżeli ma być taki prosty projekt, to pokażmy, jak to zrobić bez.
No i właśnie w ten sposób wykonaliśmy właściwie torebkę, bo to przy większej moglibyśmy nazwać to kopertówką, przy mniejszych wymiarach jakąś tam kieszeń na różne przydasie. Wydaje mi się, że jest to bardzo fajny projekt, bardzo prosty, nie wymagający od nas znajomości wielu technik. Tak naprawdę, jeżeli ktoś potrafi obsłużyć nóż i młotek, to jest w stanie już to wykonać. Więc wydaje mi się, że warto wypróbować i zaznajomić się z tą techniką, bo ona wbrew pozorom jest naprawdę bardzo wytrzymała. Oczywiście, jeżeli będziemy chcieli rozrywać, to jasne, to rozerwiemy, ale w normalnym użytkowaniu nie widzę za bardzo takiej możliwości. Dziękuję bardzo za to, że oglądaliście ten film. Zachęcam do obejrzenia innych filmów, gdzie robimy inne rzeczy. Zachęcam do komentowania, kontaktowania się z nami, czy to poprzez komentarze, czy to poprzez drogą mailową, czy po prostu telefonicznie. Trzymajcie się mocno. Cześć.